Podróż rodziny Januszkiewiczów na Sybir w upokarzających warunkach wagonach bydlęcych trwała 2 miesiące. Dojechaliśmy do Uralu. To było wszystko wyrzucone z wagonów, kto co miał, jakie tabołki. Dezynfekcję zrobili, owszem, nas wszystkich do łaźni. No były tam dwie strony, męska i damska, ale potem te wyjście to było wspólne już, to już pamiętam, że to takie było. B, kipitok dawali i dawali zupę też, jakąś tam przynosili. Dojechali do Krasnojarska, tam za Krasnojarskim duża stacja Kamarczaga. Tam już było koniec jazdy. Rozwozili po wioskach, tam sam las był tylko, innej pracy nie było. Boltysuk, najpierw nas tam zawieźli. I w tym Boltysuku siedzieliśmy w gromadzie też kilka rodzin i spania nie było, jedzenia nie było, w każdym bądź razie nędza z biedą. Przewieźli do następnej wioski, do Anastasino. Krasnojarsk 200 km. No to Jadwiga troszkę do roboty poszła, no i mnie nie brali do roboty, byłam za mała. W każdym bądź razie Marian też pracował, palił ogniska w nocy, oświetlenie dla samochodów. Też się nie nadali tam. Przewieźli w ten czas już do tej Czeromuszki, gdzie cały czas mieszkaliśmy do powrotu do Polski. Jadwiga była trochę tą pielęgniarką w ośrodku. Potem w lesie normalnie pracowała. Towarzystwo było bardzo mieszane. Byli Mongoli, Litwini, Rosjanie, Polacy. Rosjanie bardzo życzliwe byli. Tu nie wiąże się rząd z narodem. Jeżeli mama tam poszła, komuś kapustę opieliła, to za to dostała mleka, liter, dostała tam ziemniaków, ileś, by mogła nakarmić dzieci. Później ja poszłam do nauczyciela, dzieci pilnowałam troje, no i tam troszkę się uczyłam. Ale takie nauka, jak dzieci trzeba było pilnować. To jest moja szkoła. Tam na Syberii, w miejscowość Anastasino. Była różna narodowość, śmiesznie to wszystko działo się, bo i w różnych trochę językach mówiliśmy. To jest Litwinka. A no tu ja stoję. To Ukrainka. To Mongolka. A to moja siostra Jadwiga. I polski cmentarz. Tu są Polacy pochowani, których wywieźli w 1942 roku. To tu spod Krakowa i z innych miejscowości. Mama miała zestaw sztućców, srebra. Na rynek poniosła te sztućce sprzedać, a tam te Rosjanki mówią, ale oni mieli dużo chleba, takie ładne noże mają. W 3 czy 4 latach jakieś tam mama pieniążki, to co dzieci zarabiali, odłożyła i z sąsiadką umówili się, że złożymy się i kupimy na spółkę. I jeden dzień jedna rodzina doiła, drugi dzień drugie. No i już było dobrze, już mleko swoje było, to już było luksus. Bo mama miała maszynę do szycia i szyła, bo umiała szyć. To przynosili to spódniczki tam uszyć, to jakoś bluzeczkę, no kto co. Ale to mama nie szyła za pieniądze, za jedzenie. A tak ogólnie to niczego tam nie można było dorobić. Nikt takiej wadzie nie przykładał, że trzeba jakąś szafę mieć, czy jakiś kredens. Jedliśmy wszystko, co się dało. No przywozili do sklepu zmarznięte, mrożone jabłuszka, już po tym, co można było kupić. Początkowo to było bardzo bieda i tam trudno co było kupić. 20 deko chleba było przeznaczone na pracującego. Niepracujący nie dostawał chleba. Już jak przenieśli nas do Czeromuszki, to już tylko nasza rodzina mieszkała, ale to był taki jeden pokój, deskami przegrodzony. Po jednej stronie mieszkali Kalmuki, a my po drugiej stronie. Potem te Kalmuki gdzieś tam przeprowadzili się, Ukrainka mieszkała. Duży był pokój, no a nasze było nas troje młodych i mama. Czyli 4, ale to już było duży pokój. Okna były małe.
za grubym śniegiem zamarznięte zawsze były. Żeby tam przez okno zobaczyć, to trzeba było długo chuchać, żeby dziurkę zrobić, żeby coś zobaczyć. Po śmierci Stalina pojawiła się szansa na powrót. Polacy byli jednak namawiani do osiedlenia się w Rosji i zrzeczenia się narodowości polskiej. Rosyjską narodowość przyjąć, że jesteśmy Rosjanami, a nie Polakami. I to już od razu Polacy zabrali się w grupkę i nie ma tego. Jeden drugiemu zakazali. Czekaliśmy 7,5 lat. Raptem coś się zmieniło, nie ma wyjazdu. I jeszcze rok czasu, ale już wszystko, już skrzynki, już tam te ciuszki, tej pościel, ta już popakowana, zapakowana było wszystko. I przez rok czasu jeszcze trzeba było tam przebyć. Było powiedziane, że albo do Polski, albo na miejscu. Do Wilna nie macie wstępu. No to co? To był jedyny wybór, Polska. Ale na własną rękę trzeba było szukać, dokąd chcemy jechać. Przyjeżdżali, owszem, z Zielonej Góry, by jechać tam, do lasu. A mama posłuchała, mówi, panie kochany, kiedyś my z lasu uciekamy. Ale on mówi, my nie piłujemy, my sadzimy las. Ale mama nie chciała. No wreszcie jakaś tam pani z kierunku tam Mikołajek podeszła i mówi, słuchajcie, jedźcie do Mikołajek, tam takie dość dobre są budynki, dobre mieszkania dają. To prawda, PGR-y, trzeba pracować w PGR-ach, ale mieszkania dobre dostaniecie. No i tak faktycznie, tak pojechaliśmy. Ryszarda, którego los uchronił przed wywózką, matka i rodzeństwo, zobaczyli dopiero po blisko 20 latach rozłąki. Ale to nie było telefonów, że cyk, cyk, jedziemy, będziemy. Tylko no, po jakimś czasie zajeżdża samochód na podwórko. No to faktycznie mama wyszła i mówi, a mąż mój otworzył bramę, mówi, a czegoś ty otwierasz wieczorem bramę i obce ludzie zajeżdżają, nie wiadomo kto to samochodem przyjeżdża. No i dopiero w ten czas Ryszard, syn, znaczy wychodzi i mówi, mamo, to ty mnie nie poznajesz. No i to było w ten czas te takie serdeczne, żałosne powitanie. Jan Januszkiewicz za udział w AK został wywieziony do Norylska. Do Wilna powrócić mu już nie pozwolono. Zamieszkał w Karagandzie. Ludzkie losy są tworzywem historii, ale historie tworzą ludzie. Ogromne znieważenie ludzkie, takie trudno określić, co oni zrobili z narodem. Wybaczyć coś trudno to będzie. Nie wybaczył nigdy chyba tego. O, najbardziej mój syn nie lubi czerwonych, krzyczy. Jak tylko coś o Rosjach powiem, to czerwone i czerwone, bo krzywda zrobili dla nas bardzo wielka. Ani szkoły, nic nie mogliśmy skończyć takiej porządnej, bo wywieziono do lasu i do pracy, siekiera na plecy i poszło.